W roku 1945 w wyniku ustanowienia polsko-niemieckiej granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej nastąpił podział miasta Görlitz na dwie części. Po latach marzenia o wspólnej Europie spowodowały, że w 1998 roku oba miasta proklamowały się jako Europa Miasto Görlitz-Zgorzelec. Po stronie niemieckiej położone jest miasto Görlitz z prawie 60 tysiącami mieszkańców. Jak w żadnym innym mieście w tym kraju, w Görlitz zachowała się niezniszczona przez wojnę unikalna substancja architektoniczna. Pełne przepychu budowle późnogotyckie, renesansowe i barokowe są namacalnym świadectwem bogatej historii jednego z najpiękniejszych niemieckich miast. A co teraz robią prawnukowie bogatych görlickich sukienników i kupców? Pracują, pielęgnują swoje miasto tak starannie, jak inni przydomowe ogródki i pomagają budować nową Europę. Bo po drugiej stronie rzeki znajduje się Zgorzelec. Dynamicznie rozwijające się miasto z 35 tysiącami mieszkańców. Kilka kroków przez most na Nysie i mieszkańcy Görlitz spotykają mieszkańców Zgorzelca. Wycieczka do polskiej części miasta zabiera zwiedzających do miejsc, które przez kilkadziesiąt lat były niedostępne dla niemieckich sąsiadów z drugiej strony rzeki. Potężne średniowieczne wieże i basteje Bautzen witają przejezdnych już na kilka kilometrów przed miastem. Usytuowane na wysokim, granitowym płaskowyżu, u stóp którego wije się rzeka Szprewa, miasto zaprasza na fascynującą podróż przez tysiąc lat bogatej historii stolicy Łużyc. Wjeżdżając do Bautzen od strony Mostu Pokoju, warto przez moment przystanąć na nim, by rzucić okiem na niezwykłą panoramę Starego Miasta. Ten widok to prawie kompletnie zachowane mury miejskie z 23 wieżami, z których najbardziej okazała Altenwasserkunst kryje pomysłowy system pomp dostarczających wodę do najwyższej części miasta. Spacer uliczkami Starego Miasta z jego pięknym ratuszem, imponującymi pałacami, kościołami, kamienicami i malowniczymi zaułkami dostarcza zwiedzającym niezapomnianych wrażeń. Bo w Bautzen nie można się nudzić. Muzeum miejskie z licznymi wspaniałymi kolekcjami, skarbiec w kaplicy przy katedrze pod wezwaniem świętego Piotra to miejsca warte odwiedzenia. Nie sposób również nie zauważyć charakterystycznej krzywej wieży Reichen, odchylonej od pionu o 1 metr i 44 cm. Na zmęczonych i spragnionych turystów czekają liczne kawiarnie, restauracje, przytulne puby i historyczne gospody z łużycką kuchnią, zachęcając gości do pozostania w Bautzen na dłużej. Kamenz to łużyckie miasto położone we wschodniej Saksonii, 30 km na północny zachód od Bautzen. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z 1225 roku. Nazwa miasta pochodzi od serbo-łużyckiego Kamenz, co oznacza miejsce na skalę. Kamenz jest niewielkim i spokojnym, wręcz sennym miastem, ale to tylko pozory. W przeszłości bowiem był ważnym ośrodkiem handlowym na historycznym szlaku Via Regia, wiodącym z Galicji w Hiszpanii do Kijowa, a także członkiem Związku Sześciu Miast razem z Lubaniem, Bautzen, Görlitz, Zittau i Lebau.
Stare miasto podzielone jest na 8 kwartałów, rozmieszczonych wokół rynku, na którym znajduje się ratusz wybudowany na wzór pałaców weneckich. XIX-wieczna zabudowa rynku jest bardzo jednolita, a to dlatego, że prawie w całości została odbudowana po wielkim pożarze, który miał miejsce w 1842 roku. W staromiejskiej zabudowie Kamenc zdecydowanie wyróżnia się i dominuje kościół pod wezwaniem Świętej Marii z jego czterema nawami i bogatą dekoracją wnętrza. Na uwagę zasługuje również otoczony wspaniałym parkiem amfiteatr znajdujący się na wzgórzu Hutberg. Ta olbrzymia scena pod gołym niebem może pomieścić około 10 tysięcy widzów i jest miejscem licznych koncertów, festiwali oraz innych wydarzeń kulturalnych. Miasto Grossenhain jest stolicą powiatu Riza-Grossenhain i leży nad rzeką Reder, 17 km od miasta Riza. Dzięki prowadzonym badaniom historycznym przyjmuje się, że około 900 roku na miejscu obecnego Grossenhain znajdowała się słowiańska osada Łużycka. Przebiegający tędy najważniejszy szlak handlowy średniowiecza Viaregia zadecydował o założeniu tutaj niemieckiego już miasta, które nazwano Hain. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1205 roku. W XIII wieku miasto zostało silnie ufortyfikowane, a sojusz ze Związkiem Sześciu Miast i rozległe kontakty handlowe sprawiły, że było jednym z bardziej znaczących ośrodków miejskich w Saksonii. Wielki pożar z 1744 roku sprawił, że większość budynków pochodzi z XVIII wieku. W 1856 roku miasto nazwano Grossenhain. Jego mieszkańcy są szczególnie dumni ze starego miasta, którego zabudowę pieczołowicie odrestaurowano w latach 90. XX wieku. Na rynku uwagę przyciąga neorenesansowy ratusz i jedyny późnobarokowy kościół w regionie. Niedaleko Śródmieścia wznosi się zamek, będący fragmentem średniowiecznych fortyfikacji, który po gruntownej restauracji stał się centrum kulturalnym miasta. Mają tu miejsce zarówno klasyczne przedstawienia teatralne, wielkie koncerty symfoniczne, jak i kameralne spotkania muzyczne. Pierwsze wzmianki o mieście pochodzą z XII wieku, a sama nazwa Riza wymieniona zostaje po raz pierwszy w 1451 roku. Prawa miejskie uzyskuje w 1623 roku. Odwiedzając Rizę, nie sposób pominąć ogromnej świątyni dominującej w panoramie miasta. To ewangelicki kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy, czyli Trinitatis Kirche, wybudowany w 1897 roku. Spacerując po reprezentacyjnym bulwarze miasta, Hauptstrasse, możemy odpocząć i zrelaksować się, popijając aromatyczną kawę w okolicznych kawiarniach. Potem proponujemy odwiedzić jedyne w swoim rodzaju w Niemczech Muzeum Makaronu oraz zobaczyć największą europejską rzeźbę wykonaną z żelaza, a nazwaną Źródło Łaby, czyli Elbquelle. Przez lata Riza traktowana była jako miasto przemysłowe. Dzięki powstaniu Centrum Olimpijskiego i wybudowaniu ogromnej hali widowiskowo-sportowej Erdgas Arena, Riza stała się miastem sportu i kultury, gdzie wielu sportowców stawia swoje pierwsze kroki w karierze. Nasza podróż trwała 5 dni, dowodząc, że w niedługim czasie można zobaczyć tak wiele. Zdajemy sobie sprawę, że nie pokazaliśmy wszystkich atrakcji odwiedzanych miejsc. Dlatego zapraszamy do tworzenia podobnych, indywidualnych tras wycieczkowych. Bo miast i miejsc w transgranicznym obszarze Dolnego Śląska i Saksonii na pewno nie zabraknie.